Tegoroczne obchody święta 3 maja, podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczęło uroczyste wciągnięcie flagi narodowej na maszt przed Urzędem Miejskim. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz miasta i gminy, jak również niezbyt liczna grupa mieszkańców. Poczet sztandarowy strażaków dokonał wciągnięcia flagi przy dźwiękach narodowego hymnu. Następnie głos zabrał burmistrz Michał Cichocki. Nasza biało-czerwona flaga, przed chwilą słyszeliśmy hymn. Żyjemy w wolnej, demokratycznej Polsce. A nasi przodkowie 221 lat temu zapoczątkowali wspaniały proces unowocześniania i demokratyzacji państwa. Stanisław August Poniatowski, ksiądz Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, wielcy ludzie oświecenia, którzy rozumieli, jak ważna jest zgoda narodowa, jak ważne jest nowoczesne państwo, jak ważna jest rezygnacja z własnych przywilejów na rzecz demokracji i rozwoju. Dziś to radosne święto przypomina nam o wspaniałych ludziach tamtej epoki. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, wszystkim przybyłym za pamięć i kultywowanie tej tradycji. Życzę, aby dalsze dzisiejsze uroczystości przebiegały w tak radosnej i wspaniałej atmosferze. Dziękuję bardzo. Kulminacyjnym punktem uroczystości był przemarsz do kolegiaty świętego Mikołaja, gdzie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny. Bardzo dostojnie i okazale prezentowały się tak licznie w tym roku zebrane poczty sztandarowe, m.in. kombatanci, związkowcy z Solidarności, strażacy, policjanci i młodzież. Homilię do zebranych wygłosił ksiądz Dariusz Szambor, podkreślając dwoistość tego święta, Matki Bożej Królowej Polski i rocznicę Konstytucji 3 maja. Jak przyroda odnosi się do świata, jak podkreślają piękno tego, co się dzieje tutaj w Polsce. Nasza ludzka wyobraźnia, nasze ludzkie myśli mkną bardzo różne strony. Taki dzień jak dzień dzisiejszy, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski jest szczególnym dniem, by nie tylko zwracamy uwagę na pogodę, na przyrodę, ale przede wszystkim na to, co nas wspólnie łączy. Ojczyzna. Ojczyzna to teraz wiele i tak mało. W dniu dzisiejszym przypadają w zasadzie dwie uroczystości. Ta, która w jakiś sposób kieruje nasze myśli ku początkom tego, co dla nas jest najważniejsze, ku Konstytucji, ta sięga swoimi korzeniami 3 maja 1791 roku. Druga ma swoje źródło już w naszym wieku, kiedy to 2 lata po swoim cudzie nad Wisłą biskupa Polski uzyskał od papieża Piusa XI pozwolenie na obchodzenie 3 maja święta Królowej Polski. Bardzo piękny, a zarazem głęboki sposób te dwie uroczystości narodowa i religijna łączą w sobie dzisiejsze czytania, które okazują potęgę zbadania swojego. Jest o tym mowa w czytaniu z Apokalipsy, ale jest również bardzo mocny wątek w Ewangelii, mówiący o tajemnicy krzyża, o tajemnicy zwycięstwa, dobra na zmianę. Ten szczytowy moment zbawczego dzieła Chrystusa, wywyższenie nad ziemię krzyża, dla nas, dla ludzi wierzących, jest najważniejsze. Ku naszemu zdumieniu, umierający Chrystus dostrzegał słów krzyża swojej matki i umiłowanego ucznia. Polecał ucznia matce, matku, uczniowi. To właśnie tu pod krzyżem dokonuje się zrealizowanie innej zapowiedzi o niewieście, która włącza się w proces zbawienia, naprawiając błąd tej pierwszej gwiazdy. Dzięki temu Maryja uczestniczy nie tylko w zmaganiach ze złem, ale ma także swój udział w zwycięstwie swojego syna. Godzina Matki jest jednocześnie godziną Kościoła, w którą w Chrystusa rodzi się w uroczystości wśród cierpień i walki.
Panie, ja wierzę w niej, że udział jako matka chcę uchronić swe dzieci od zła. Sama podoba jest udzielać w każdej chwili owoców swego zwycięstwa wszystkim uciekającym się do niej, jak do swojej matki. Ona, będąc matką całego Kościoła, jest też matką Kościoła w Polsce. W godzinach popołudniowych przy deszczowej i burzliwej pogodzie w Parku Miejskim odbyły się kolejne biegi masowe dla wszystkich chętnych, od maluchów aż po dorosłych uczestników. Tegoroczne obchody święta 3 maja zakończyły występy artystyczne młodych wykonawców ze studia piosenki przy Domu Kultury oraz koncert wokalistki i kompozytorki Doroty Miśkiewicz i pokaz sztucznych ogni.